Dzień dobry, Kamila Szuba-Salwiak. Witam Państwa w magazynie Usteckim. Wracają spotkania online z władzami Ustki. Do rozmowy zaprasza mieszkańców pełniący obowiązki burmistrza Bartosz Gwóźdź-Sprokietowski. W spotkaniu wezmą udział także miejscy specjaliści. Spotkanie online zaplanowane jest na 4 dzień lutego na godzinę 18. Bartosz Gwóźdź-Sprokietowski będzie m.in. rozmawiał na tematy bieżące, nurtujące ustrzczan. Odpowie także na pytania mieszkańców. Spotkanie będzie transmitowane na żywo poprzez facebookową grupę Nasza Ustka. Razem ze mną w tym czacie weźmie udział także prezes MPC-u, pan Ireneusz Zagrodzki, a będziemy chcieli Państwa namówić do składania wniosków o dofinansowanie z budżetu miasta na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, porozmawiać o zapisach uchwały antysmogowej, która weszła od 1 stycznia 2021 roku oraz oczywiście opowiedzieć o sprawach bieżących. Gościem czatu będzie ponadto naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ustka Adam Meller-Kubica. Cały czas przed spotkaniem można zadawać pytania. Można przesyłać je wcześniej na adres e-mail mordal@um.ustka.pl lub zadawać w komentarzach na portalu Facebook. Usteccy samorządowcy docenili mieszkańców, którzy upiększają kurort. W Urzędzie Miasta wręczono nagrodę laureatom konkursu Iluminacje Świąteczne Ustka 2020. Warto przypomnieć, że pomysłodawcą konkursu był zmarły w ubiegłym roku burmistrz Jacek Graczyk. Zależało mu bardzo, aby z jednej strony jak najpiękniej dekorować Ustkę na święta, a z drugiej wyróżnić tych mieszkańców, którzy w sposób wyjątkowy zdobią swoje domy. W tym roku iluminacje oceniane były w okresie od 19 grudnia ubiegłego roku do 6 stycznia bieżącego roku. Sami mieszkańcy zgłosili 15 iluminacji. Komisja konkursowa, intensywnie obserwując usteckie ulice, wybrała do oceny jeszcze kolejnych 50 ozdób. Po długich i burzliwych obradach w kategorii balkony pierwsze miejsce zajęli Iwona i Leszek Ziołek. To ich drugi sukces w konkursie. Raz już byliśmy zaskoczeni, że w ogóle jesteśmy laureatami, a dwa teraz jestem jeszcze bardziej w szoku, że jest to znowu pierwsze miejsce. Jury za drugi najładniejszy balkon uznało dzieło Izabeli i Mirosława Iwanów. Laureaci twierdzą, że świąteczne przyozdabianie balkonu jest ich pasją. Co roku, że tak powiem, dokładamy trochę tego balkoniku. Jest trochę malutki, chciałbym, żeby był większy, to by można, więcej możliwości by było, jeżeli chodzi o iluminację. Ale razem z żoną, ona doradza, ja też mam swoje przemyślenia i co roku coś dokładamy. W tej kategorii trzecie miejsce wywalczyli Małgorzata i Krzysztof Ostrowscy z ulicy Grunwaldzkiej. Oni także drugi raz otrzymali nagrodę w konkursie. To, co wygraliśmy, zainwestowaliśmy po prostu w oświetlenie, w dekoracje dodatkowe. I zobaczyliśmy, że stwarza to, spowoduje to przede wszystkim uśmiech u ludzi, którzy przechodzą. Radość. Przy tych czasach, jakie mamy, no to dla nas jest to najcenniejsza nagroda, jaka może być. Trzy nagrody przyznano także w kategorii nieruchomości lub obiekty w zabudowie jednorodzinnej. Pierwsze miejsce zajęła Joanna Łukowska z ulicy Bukowej. W przystrajaniu posesji pomagała cała rodzina, a sprawa dekoracji nie była prosta. Długo myślałam nad tym, co kupić i gdzie powiesić. Drugie miejsce wywalczyli mieszkańcy ulic Polnej, Agnieszka i Paweł Boszczyk, a trzecie Wiesław Golec z ulicy Słupskiej. Kilka razy robiłem, ale w tym roku tak synowa mnie zgłosiła na konkurs. Przez 10 lat nie robiłem nic, tylko takie maleńkie, a w tym roku 7 tysięcy światełek było. Ponadto jury wyróżniło 12 mieszkańców, którzy otrzymają podziękowania za wyjątkowo ozdobione domy czy balkony. Już 200 osób przystąpiło do programu Karta Mieszkańca w Ustce. Władze kurortu zachęcają kolejnych mieszkańców i przedsiębiorców do skorzystania z tej formy wzajemnego wsparcia. Wnioski na Kartę Mieszkańca można składać zaledwie od kilku dni, a projekt miasta już się cieszy sporym zainteresowaniem. Dokument daje wiele możliwości mieszkańcom. Przede wszystkim mogą liczyć na zniżki przy zakupach lub na świadczone usługi, a także na darmową komunikację. Sprawa złożenia wniosku na kartę jest bardzo prosta. W formie tradycyjnej wnioski można składać w 5 punktach: Urzędzie Miasta, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Szkole Podstawowej nr 1 i Centrum Integracji Społecznej w Ustce. Wnioski można także składać elektronicznie. Zapraszamy na stronę jestemzustki.pl, ponieważ przez tą stronę w sposób najszybszy i najłatwiejszy złożą Państwo wniosek o otrzymanie takiej karty. Wystarczy kliknąć załóż konto, a jeżeli Państwo już posiadacie konto, w zakładkę zaloguj się,
Tam można złożyć wniosek, załączyć skany lub zdjęcia załączników. I to wszystko. Jeżeli Państwo będziecie chcieli otrzymać kartę plastikową, przyjdziecie do jednego z 5 punktów wydawania i taką kartę odbierzecie. Samorządowcy do udziału w programie zachęcają miejscowych przedsiębiorców, oczekują od partnerów wprowadzenia dla posiadaczy karty zniżek i ulg w dostępie do usług i towarów. Rabat może dotyczyć całej lub części oferty, może być również uwarunkowany sezonowo. Przedsiębiorca, który zostaje partnerem karty, otrzymuje dostęp do portalu i tam ustawia rabaty w zależności od swoich potrzeb. Mogą to być rabaty czasowe, mogą to być rabaty skierowane do wybranych grup mieszkańców. Każdy partner zyskuje możliwość promocji swoich towarów i usług oraz prezentacji swoich firmy poprzez portal Usteckiej Karty Mieszkańca Jestem z Ustki.pl, do którego uzyska dostęp. Miasto prowadzi wykaz partnerów, informując mieszkańców o oferowanych zniżkach, ulgach czy uprawnieniach. Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie inny niż wszystkie dotychczasowe. Niemniej jednak sztaby dopinają wydarzenie na ostatni guzik. W Ustce na ulicę w niedzielę wyruszy 70 wolontariuszy. Sytuacja pandemiczna dotyka nas wszystkich, również ważne przedsięwzięcia, takie jak finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku finał będzie inny, nie będzie koncertów i ogólnej zabawy. Jednak na ulice polskich miast wyruszą wolontariusze. W Ustce kwestować będzie 70 osób. Pieniądze zbierać będą także morsy, które upodobały sobie Ustkę do lodowatych kąpieli. Zbiórka pieniędzy już trwa, między innymi za sprawą wirtualnych skarbonek i licytacji internetowych. Będziemy na Allegro licytować różne przedmioty. Tu przyniosłam dla Państwa coś, co jest tak charakterystyczne dla Ustki. Ustecka syrenka przekazana przez Kasię Korniluk z firmy Knix Knox. Kasia robiła taką piękną syrenkę, którą zrobiła tylko na ustecki finał. Jeżeli chcecie ją wylicytować na Allegro WOŚP Ustka, będzie można te przedmioty znaleźć. Jak co roku do usteckiego finału przyłączą się miejscowi przedsiębiorcy, gastronomicy z barów Kluka i pod strzechą tradycyjnie będą karmić wolontariuszy. Przygotowali dla nich ciepłą zupę. Ustecka eskarbonka dostępna będzie na facebookowym fanpage'u Domu Kultury. I to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w tym wydaniu magazynu Usteckiego. Z kolejnym powrócimy za tydzień. Zachęcam do oglądania i do zobaczenia.